Sportowcy mawiają: w zdrowym ciele zdrowy duch. Pomimo, że lekceważymy te słowa, to uprawiać sport naprawdę warto. Nie dość, że mamy zgrabną, elastyczną sylwetkę, to jeszcze niespodziewany zastrzyk gotówki może wpaść do naszej kieszeni. Za najwybitniejsze osiągnięcia sportowe zostały rozdane stypendia burmistrza w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kraśniku. Liczna młodzież przybyła na rozdanie stypendium burmistrza naszego miasta. Tym samym możemy mieć pewność, że zaangażowanych w sport przybywa. Warunkiem do otrzymania stypendium było wzięcie udziału w mistrzostwach wyższego szczebla. Stypendia sportowe zdobywa ta młodzież, która w sportach indywidualnych osiąga sukcesy na miarę mistrzostw Polski, medali mistrzostw Polski, a w sportach drużynowych dochodzi do finału mistrzostw Polski, czyli można powiedzieć, że mieści się w szesnastce. Oczywiście są to sporty i olimpijskie, i nieolimpijskie. W jednych jest łatwiej osiągnąć sukces, w drugich trudniej. Tego nie mierzymy. Mierzymy to, że jeśli ktoś ma pasję i osiąga te sukcesy, może liczyć na stypendium. A stypendystów w dziedzinie sportu przybywa. No, faktem jest to, że na dzisiejszej imprezie brakowało miejsc, a w zeszłych latach tych miejsc było troszeczkę wolnych. Więc można powiedzieć, że sport w Kraśniku rozwija się. Rozwija się dzięki zaangażowaniu trenerów, młodzieży. Młodzież pojawiła się z rodzicami, a także trenerami, którzy mogli być dumni ze swoich zawodników. Ja reprezentuję MKS Kraśnik, sekcję piłki siatkowej. Dzisiaj nasi chłopcy otrzymali nagrodę burmistrza, stypendia burmistrza za zajęcie trzeciego miejsca w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski i ósmego miejsca w gimnazjadzie w Radomiu. Ósme miejsce było na 16 zespołów, z czego jesteśmy bardzo dumni, tym bardziej, że publiczne gimnazjum numer 1 na razie nie ma hali sportowej, a sukces przyszedł w grach zespołowych. Zmieni się to niedługo, bo hala niedługo powstanie, więc myślę, że będzie okazja na powtórzenie tego, co osiągnęliśmy dotychczas. Jestem dumny ze swoich zawodników. Młodzi siatkarze dzięki zdobyciu ósmego miejsca w Mistrzostwach Polski mogą być naprawdę zadowoleni z własnych osiągnięć. Ale nie sporczą na laurach, gdyż dla niektórych ta dziedzina sportu jest zamiłowaniem. Siatkówkę trenuję od zadowolony piątej i dumny klasy z drugiego synka. No bardzo. Jest to mój ulubiony sport. No nie jak? Znaję żadnego innego. Udało się. Kocham grać w siatkówkę i ciężko pracuję, żeby osiągnąć sukces. Teraz przeniosłem się do Międzyrzeca Podlaskiego. Mamy treningi po 3 godziny dziennie. Nagrodzeni zostali także pływacy i koszykarze. Koszykówką to tak myślę, że od 4 klasy podstawówki. No, treningi nie są za często, bo niestety nie mamy sali. Zwyczajnie tak 3-4 razy w tygodniu i 2 mecze. W moim przypadku, bo kadeci i młodzicy też cały weekend. Stypendium za właśnie ćwierćfinały Mistrzostw Polski we Wrocławiu w tym sezonie i za udział w kadrze wojewódzkiej. Nam nie pozostaje nic innego, jak pogratulować młodym sportowcom i mieć nadzieję, że otrzymane wyróżnienia zmotywują ich do dalszej owocnej pracy, a nie do spoczęcia na laurach.